present living, and you have a future living. It's a different, only is a different form. Na studia w Konfucjuszu w Opolu zdecydowałam się z uwagi na pracę w chińskiej firmie oraz na to, że własną działalność też prowadzę, związaną z Chinami. Poznałam te kultury nie ze strony biznesowej, natomiast było to spojrzenie czysto kulturowe, dlatego tym razem jest to ekonomia, gospodarka, sposób funkcjonowania przedsiębiorstw, czyli zupełnie inna perspektywa, więc dla mnie jak najbardziej jest to spore zaskoczenie. Myślę, że studia w Konfucjuszu jest to dobry pomysł na podwyższenie własnych kompetencji i kwalifikacji, które pomogą mi w prowadzeniu działalności na rynku chińskim i z Chińczykami. Część informacji jest mi już znana, jako że mieszkałam przez chwilę w Chinach, ale bardzo dużo przedmiotów jest bardzo wartościowych z uwagi na to, że osoby, które nie studiowały danych kierunków typu makroekonomia, typu negocjacje, właśnie mają tutaj szansę zapoznać się z tymi przedmiotami pod kątem właśnie współpracy z Chińczykami. Jeżeli nie rozumiemy pewnych różnic, które mogą wystąpić w zachowaniach, możemy błędnie zinterpretować intencje drugiej strony. Dochodzi do różnych przeinaczeń, jak przykładowo uśmiech. Uśmiech w naszej kulturze jest wyrażeniem pozytywnych emocji. Tam z kolei jest niepokojącym sygnałem. I takich rzeczach należy się orientować, by móc przeprowadzić negocjacje. Więc kulturowe podłoże jest niezbędne, by móc podtrzymać tę współpracę, ponieważ z perspektywy Chińczyka będzie ona długoterminowa. To jest współpraca, do której się wraca, którą się kontynuuje przez wiele lat, a nie jest to tylko kwestia pojedynczego kontraktu, więc jak najbardziej właśnie nawiązując współpracę z Chinami, trzeba rozpocząć całe zagadnienie od zagadnień związanych z kulturą, by móc w ogóle się z nimi, że tak powiem, kolokwialnie dogadać.